Art Park jest projektem Domu Kultury Śródmieście w Warszawie, który jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Ma za zadanie umożliwić kontakt z zajęciami o charakterze kulturalnym, czy to w formie zajęć plastycznych, czy zajęć o charakterze edukacyjnym. Są to zarówno zajęcia dotyczące sztuki poprzez malowanie, rysowanie, wykonywanie jakichś drobnych prac manualnych. Dzisiaj robimy wyklejanki, czyli mamy bardzo ograniczone środki, bo jest tylko papier oraz gazety i klej, więc dzieciaki rozwijają wyobraźnię w ten sposób, bo daje im mało, a chcę, żeby zrobiły, no, żeby zrobiły coś z niczego tak naprawdę. Ale także ma charakter edukacyjny, w którym poznajemy, w zasadzie uczestnicy poznają na przykład zasady udzielania prawidłowego pierwszej pomocy, mogą nabyć umiejętność tańca towarzyskiego. Warsztaty taneczne są przeznaczone dla osób, które chcą coś zrobić dla siebie w wakacje, poznać coś innego, bo zazwyczaj jak tańczymy, to mamy ulubione piosenki czy ulubiony jakiś styl taneczny. Tutaj mogą Państwo przyjść i poznać inne style taneczne, czasami takie, które nie do końca są wszystkim znane. W poniedziałek mieliśmy boogie, we wtorek były elementy merengi, mamby, takie latynoamerykańskie. Dzisiaj będzie muzyka do muzyki polskiej, tak żeby móc zatańczyć do każdego rodzaju muzyki tam, gdzie Państwo lubią tańczyć na prywatkach. To też wykorzystywane jest potem w praktyce, bo osoby chodzące na warsztaty chodzą też na wieczorki taneczne, które są u nas organizowane po każdym koncercie, więc wykorzystują praktycznie te nabyte umiejętności. Jest to nie jest takie strasznie trudne, bo to jest dostosowane do każdego wieku, do każdej możliwości. Oczywiście jest rozgrzewka, uczenie choreografii. Jest trochę męczące, bo jest gorąco, pogoda nam sprzyja, ale jednocześnie utrudnia. Natomiast myślę, że to sprawia wielką frajdę. Są to ludzie, którzy przychodzą już od kilku lat regularnie do nas i tańczą. I bardzo się z tego cieszę, że spotykam te same twarze i zachęcają innych też do przyjścia. Są też zajęcia skierowane na poznawanie miejsca, w którym żyjemy, czyli Warszawy. Są spacery edukacyjne, gdzie poznajemy historię tego miejsca, historię tego miasta. Inne formy aktywności, które tutaj także są dostępne w godzinach wieczornych, popołudniowych, o różnego rodzaju koncerty, występy, czyli kontakt z kulturą już w takim wydaniu profesjonalnym, gdzie różnego rodzaju artyści prezentują swoją twórczość, zarówno ci bardziej, jak i ci trochę mniej znani. Jest to także miejsce dla spotkań towarzyskich, bo działa kawiarenka, jest taka przestrzeń, gdzie ci klubowicze mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić jakieś uwagi, zadzierzgnąć przyjaźnie albo je po prostu rozwijać, kontynuować. Jest to taka też przestrzeń, gdzie się spotykają ludzie różnych pokoleń, zarówno najmłodsi uczestnicy przychodzą z mamami czy z babciami, ale także właśnie już i seniorzy, którzy mają sporą ilość wolnego czasu, mogą aktywnie spędzić czas i to zarówno w godzinach rannych czy wczesnopołudniowych, ale także i wieczorem. Więc oferta jest, myślę, bogata i skierowana do szerokiego grona odbiorców.